Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale po nieco dłuższej przerwie. Musiałem sobie pomyśleć, co właściwie chcę robić na moim kanale i póki co wymyśliłem, że może po prostu pograć po długim czasie w Minecraft. Tą serię będę ciągnął do świąt Bożego Narodzenia. Będzie ona nosiła sobie taki podtytuł Sezonowa Przygoda. Ci widzowie, którzy są nieco starsi i pamiętają mój pierwszy kanał, może ktoś taki jest, to wie, że taką serię miałem. Taka seria się już tak nazywała i była to seria właśnie też około blisko świąteczna. Coś takiego właśnie miałem na swoim starym kanale. A dzisiaj zaczynamy nową przygodę. Chcę mi się grać w Minecrafta. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ci, którzy myślą, że będzie to seria jakaś roleplay czy tam fabularna, to już mogą sobie to opuścić, mogą wyłączyć ten filmik z racji, że będzie to po prostu zwykły, najzwyczajniejszy survival ze mną. Tyle mogę powiedzieć. Zaczynamy. Okej, więc nazywamy sobie swój świat. Nazwę to sobie Sezonowa Przygoda. Tak jak widzieliście, jak wystartowało. No i co? Przetrwanie oczywiście. Tak. Poziom trudności normalny. I tam, gdzie się zrespie, tam gramy. Nieważne jakie to... Wiecie co? Ja bym sobie jeszcze dał jakiś śmieszny seed. Pomyślmy. Może z racji, że są święta, to napiszę może święta. Albo nie wiem. Czekajcie, chyba można z polskimi zwierzętami. To święta Bożego Narodzenia. Czemu by nie? Zobaczymy, co nam wyjdzie. No i co? Sezonowa przygoda. Czas zacząć. Najzwyczajniejszy w świecie survival. Boże, jak ja dawno nie grałem. Mam nadzieję, że wam się spodoba. A jeżeli nie, to i tak będę sobie nagrywał to do świąt. Chcę wam powiedzieć, że odcinki będą codziennie. Nie wiem jeszcze o jakiej godzinie. O jakiejś. Czasami może ta godzina się zmienić. Ale w każdym razie będzie codziennie. Będą codziennie. Nie wiem, jak długie będą te odcinki. Czy będę je montował, czy nie. Zastanowię się. Pewnie po tym pierwszym. Więc co? Zaczynamy. Stwórz świat. Okej. Lecimy. A, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że mam tu sobie zarzucone chyba trzy teksturpaki. I dajcie mi też znać, czy chcielibyście, żebym wgrał tutaj świątecznego teksturpaka. Bo w sumie, skoro to jest seria świąteczna, mogły być tu świąteczny teksturpak, który by nam zmienił, wiadomo, trawę na tam ośnieżoną i tak dalej. Może teraz wam dodam w montażu, jak on wygląda. Dokładnie tak. O rany. Gdzie myśmy się znaleźli? Myśmy się znaleźli w dżungli. Nigdy nie byłem w dżungli. Ojeju. Wow. Trochę może za duże te render dystansy. Dajmy sobie na 8 z powrotem. Dajmy sobie tak. I dajmy sobie jeszcze w sterowaniu. Czekajcie, gdzie tu jest sterowanie? Przypisane klawisze. Nie, ustawienia myszy to będzie tak. Ojejku, to jest tak już teraz no jakoś kompletnie odwrotnie zrobione. Gdzie tu jest automatyczne skakanie? A, tutaj jest, dobra, bo kiedyś, wiecie, jeszcze te chociaż wersje temu, no to wyglądało to trochę inaczej. Boże, jakie ścinki, paskudne, powiem wam. Wiecie co, jeszcze sobie coś ustawię, sterowanie, przypisane klawisze. I gdzie ja tu mam, właśnie, R, zobaczycie sobie, jakie mam poprzypisywane rzeczy przy okazji, ja zawsze mam Control, kamerę filmową mam do tego przypisane, wiem, że niektórzy na kontrolu mają bieg, ja za to lubię sobie mieć na prawym shifcie, bo go nie używam, używam zazwyczaj, wiecie, dwa razy W, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i co, szukam jakiegoś tutaj, czekajcie, jak tu są te takie, mi się bardzo ten biomek podobał. Ja go widziałem u Tizimiego, jak on przedstawiał jakąś aktualizację. O to mi chodziło. Czy to jest ten Jungle Edge, czy coś takiego to się nazywało? Cześć kurczaczki. Wiecie co, nie podoba mi się, że ja mam tu jakąś detale i mgła, początek mgły. Czy ja mogę całkiem... O, mogę wyłączyć, dobra, bo ja zawsze gram bez mgły, mgła mnie wkurza. Okej, tu jest jakiś jungle edge. Wiecie co? Na sam początek jednak zrąbmy sobie tutaj drzewko. Na pewno przez pierwsze odcinki będę sobie gdzieś tu podróżował, szukał swojego miejsca na tym świecie. Cały czas muszę sobie coś ustawić nad kamerką, żeby się patrzeć centralnie do was, bo ja tak patrzę na podgląd, a powinienem się na was patrzeć, nie? To jest jakby taka właściwość, nie? Jak to nazwać? Nie wiem. Mam nadzieję, że nie przynudzam. Mam nadzieję, że się przyjmie jakoś ta seria, bo to 5 odcinków chyba z tego będzie, albo 6. 5 albo 6, jakoś tak powiem wam.
więc no. Jak widzicie, mięta się zmienił, mój skin się zmienił, właśnie. Zredesignowałem go, bo tak. Gdzieś tam jakąś sugestię dostałem. Od paru osób. Początkowo byłem bardzo do tego sceptycznie nastawiony i wiecie, zdenerwowany, że jak to, czemu mięta jest zły, no. W gruncie rzeczy zrozumiałem, czemu mięta jest trochę zły. No, żółte oczy wyglądały, jakby mięta był troszeczkę chory, nie? Nie wiem, na jakąś żółtaczkę, nie daj Boże, czy coś takiego, więc postanowiłem, że zrobię mu ten redesign, choćby z tymi oczami. No, jak poszedł w redesign, to już poszedł taki redesign konkretny, jak widzicie, mój skin się kompletnie zmienił. Co prawda to cienie niebieskiego dalej są dominujące, jednak już nie uświadczymy, o Boże, las się pali. Nie no, nie chciałbym tego doświadczyć, dobra. Ziarna kakaowe. I po co mi to jest? Dobra, zróbmy sobie tą. Matko bosko, jak ja dawno nie grałem w Minecrafty, ale pamiętam, jak się robi jakieś rzeczy. Zróbmy sobie jednak tutaj jakiś kilofik i zróbmy sobie, wiecie co? Jeszcze zróbmy sobie siekierkę jedną. Czy nam się jeszcze coś przy... No dobra, zróbmy wszystkie podstawowe przedmioty. Ja zawsze sobie takie tu ustawię. No i co? No i trzeba się wybierać w jakieś fajne tereny. Moim marzeniem jest znalezienie, wiecie co, kwiecistej dżungli, Boże, kwiecistej dżungli, kwiecistego lasu, biomu kwiecistego lasu, bo powiem wam, że jest to mój ulubiony biom w Minecrafcie. Też troszeczkę tą serię, powiem wam, będę traktował jak takie moje wygadanie się trochę do was. Bo na dobrą sprawę, gdzieś tam człowiek tworzy jakieś roleplaye, czy typowy content z Minecrafta, no to nie mam tak dobrego kontaktu, a jednak w tej serii będzie mi chodziło o złapanie jakiegoś lepszego kontaktu z wami. Poza tym, no, zainteresowanie was moją osobą, mną, takim prawdziwym mną, prawdziwym miantą, prawdziwym Mateuszem. Bo tak też mam na imię, jeżeli ktoś czytał opis kanału, to na pewno wie. Wiecie co, zbierzmy sobie te melony, bo ja się raczej samymi surowymi kurczakami nie najem. A jednak chciałbym się najeść. Już zaczynam trochę patrzeć w kamerę i muszę się tego nauczyć. Muszę mieć taki nawyk, że patrzycie w kamerę, bo tam jesteście wy, nie na poglądzie, bo pogląd jest trochę znacznie niżej. Tak na to patrzeć, powiem wam. Boże, moja składnia języka polskiego. Dzisiaj coś zawodzi. Wiecie co? W tamtą stronę pójdę. I a propos, ja sobie zbiorę parę tych. Ja wiem, że to są lagozaury dla niektórych, ja wiem. Słabsze komputery bambusów nie uciągały. Ja pamiętam, to wam ciekawostkę powiem, jak grałem u Michała, u Drollercastera, u DC Studio, była taka seria Minecraft Macabra. I był taki serwer właśnie, gdzie nagrywaliśmy, czyli tam Minecraft Macabra. Tam normalnie sobie graliśmy survival. I to były latające wyspy z bambusami. Uwierzcie mi, jak tam lagowało, to... O mój Boże, nawet ludzie, którzy mieli tam mega dobre komputery. Ja w tamtym momencie chyba jeszcze miałem Nie, już miałem komputer. Czyli dosyć dobra rzecz. To powiem wam... Dobra rzecz, mój komputer dobra rzecz. Mięta nie umie mówić po polskiemu, przepraszam was bardzo. O kurczę, zapominam, że tu trzeba jeść! Oh my god! Zapominam, że tu trzeba jeść. Dajcie znać, czy chcecie w ogóle w kadrze choinkę, bo ja mogę sobie swoją choinkę, ja mam ją tutaj, wy jej nie widzicie. Ja mogę sobie ją tutaj przenieść. Czemu by nie? Może tu będzie biom kwiecistego lasu. Wiecie co? Tu jest chyba zalana jaskinia. Tu jest chyba zalana jaskinia. Tu jest zalana jaskinia. O mój god. Wiecie co? Ja bym sobie tam wlazł. Ja bym sobie tam wlazł. Jak już tu jesteśmy, to... Znalezienie miejsca na domek to jedno. Ale teraz tutaj będzie ważne zrobienie sobie na pewno piecyka, zrobienie sobie pochodni, no i przetrwanie tej pierwszej nocy. Mam nadzieję, naprawdę, ja cały czas wam powtarzam, że ja mam nadzieję, albo coś tam. Ale na serio, mam nadzieję, że wam się ta seria spodoba i nie będę tutaj wam przynudzał, bo nie o to mi chodzi. Chodzi, żeby was tutaj przyciągnąć, żeby was troszeczkę zainteresować moją prawdziwą osobą, takim prawdziwym miętą. Nie tym takim troszeczkę... Wiecie co? Tu są te warstwy wodonośne. To mi się nie podoba, bo tu może być ten... jak to się nazywa? Zapomniałem, wiecie co? Ale wykopmy sobie ten węgiel.
Będzie trochę to trwało, ale zaraz. Zaraz się wynurzymy. Jeszcze drugie chyba zdążę wykopać, zanim mi będzie klepało. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Zaczerpnijmy powietrza. Zaraz sobie wezmę potem węgiel. O matko, ale ja tego bambusu, wiecie co? Zróbmy sobie z tego trochę patyków. Kakao sobie też zostawię. Piórka mi są niepotrzebne. No to piórka bym wyrzucił. Piórka są niepotrzebne, piórka bym wyrzucił. Co by tu jeszcze zrobić? Na pewno zebrać sobie ten węgiel. Tutaj dwa węgla mam. No, bogactwo, jak nie wiem co. Zróbmy sobie z niego pochodnie. Wiecie co? Ja mam Optifine'a. To pozwólcie, że ja sobie włączę dynamiczne światło, bo to mi pomoże. To mi mega, mega pomoże. Komputer mam w miarę ok, ogarnięty. Czy ja bym mógł się jakoś tu wkopać, tak żeby to kopać z tego miejsca? Tak nie za bardzo. Wiecie co, zróbmy sobie, oszukajmy trochę Minecrafta i zróbmy sobie drzwi, te drzwi postawmy sobie pod wodą i w ten sposób będę miał jakieś tutaj źródło. O, idealnie. Nie wiem, czy to tutaj sięgnę. Tak byle jak trochę postawiłem to, czekajcie. W innym miejscu trzeba to postawić, troszeczkę bliżej. Troszkę bliżej. No, troszkę bliżej, zostań tu. Ty kupi w Minecrafcie. No, ten Minecraft 1.18. Choć co prawda liczyłem, że będzie tutaj ten Warden, to jednak dodali jaskinie, to można tam Mojangowi wybaczyć. Dobra, wiecie co? Nie wiem, czy będę kopał jeszcze te. Teoretycznie można wykopać. Co mi tam? Mogę wykopać. Mogę wykopać, bo jak się przepali, to będziemy mieli później już może na jakąś lunetę, zobaczy się. Tam nie będę złaził, bo po co, na razie mi nie jest to potrzebne. A no i co? Idziemy dalej w las. Im dalej w las, tym lepiej, czy coś. I szukamy mojego wymarzonego biomu, czyli biomu kwiecistego lasu, bo taki jest plan, taki jest dokładnie plan. Nie wiem, czy wam mówiłem, ale pewnie widzieliście na ekranie tytułowym, że jest to wersja 1.18.1, więc najnowsza. O, chyba to jest ta nowa polana, co? Jak to się nazywa? Plains. Nie, to inaczej się nazywało. To nie było Plains, tylko to jakoś inaczej nazywało. I wybaczcie, że nie pamiętam takich nazw, ale co prawda Minecraftem mega cię interesuje i znam główne czy tam tematyki, aktualizacje, jakieś większe zmiany, nawet czasami mniejsze, ale zapamiętać jakieś nazwy nowych biomów, czy coś, co się zmieniło, to nie potrafię. I podziwiam za to Tizmiego, który robi te przeglądy całych aktualizacji. God damn, ja bym nie potrafił. Ja bym, powiem wam, nie potrafił kompletnie. O, świnki są. Wiecie co? Świnki sobie zabijemy. Musi być coś do żarocia. Żarocia. Chodź tu, świnko. Ej, skądś to kojarzę. Chodź tu, świnko. Aha, z przeróbki, dobra. Nie! Świnko! Ja tak nie chciałem! No proszę was. Ja tego nie chciałem zrobić. To nie było umyślne. O rany, tu jest już... Czy tu mam jakieś żelazo? Albo Lash Cave'y się tu nam zrobiły? He? He? Lash Cave'y? Może nie? Może tak, może nie? Pokażcie mi tutaj, co tu jest. O matko, klaustrofobiczne to strasznie jest. Nie, dobra, nie wpływam tutaj, ale chociaż tutaj są te nacieki. No spoko, jak są nacieki, to w sumie czemu by nie? Cieki spoko, rzecz spoko. Po co tu wlazłem w ogóle? A, pewnie z nadzieją, że mam tutaj jakiś węgiel, można wykopać. Węgiel się przyda, nie? Co, kochani? Węgiel się przyda. Węgiel się zawsze przyda. Chociaż węgiel to teraz... O, matko. By mnie coś zgniotło. By mnie normalnie zgniotło i bym był zgnieciony. A tego bym nie chciał. Tutaj jest lawa. Uważać, żeby się nie spalić tylko. Okej, wykopmy sobie. Wiecie co? Ja nie mam żadnej, ale to żadnej wełny. Trzeba by było znaleźć jakieś owieczki, normalnie. I normalnie. Czy tam nie normalnie. Czy tu idzie sawanna, tu idzie sawanna. O Boże, ja nienawidzę sawanny. Sawanna jest brzydka w Minecrafcie. Sawanna jest brzydka. No, może rzecz gustu. Może ktoś mi też przyzna rację, że sawanna jest brzydka lub nie. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli zgadzacie się ze mną, bądź nie.
Czekajcie, czy tam... Tam jest wioska! Oh my god! Super, mam wioskę. Czekajcie, to jest zwykła wioska. O rany. Dobra, tam są baśki. Nie podoba mi się, że tam są baśki, ale jak są baśki, to będzie kostka mączna. Mączna kostka. Nie strzelajcie, proszę was, nie strzelajcie. Dobra, czekajcie, czy w takim domku jest łóżko? Jest łóżko. Sorry, wieśniak, ale ja muszę się wyspać. O, muszę się wyspać. I sobie wezmę to łóżko. Lubię żółty, pomarańczowy i niebieski. O, chlebek. Matko, ziemniaczki, chlebek. Wszystko tu jest. Aż z wrażenia normalnie postawiłem sobie pochodnie. Mam samplinga jakiegoś. Tak. Nie, ustawiłem sobie punkt odradzania. Boże, mięta, co ty robisz? Hej, bale, by były więcej chlebków. Ale dobra, nie będę. Pciułki! Oh my god, pciułki, dobra, super, pciułki są. A tutaj co mamy? To zawsze kradnę. Sorry, ja taki jestem, ja jestem kradzień straszny. O, dobra. Nie muszę nic craftować. W sumie fajnie, że się zrespiłem gdzieś w jakiejś takiej dżungli. Nie wiem, może się cofnę w sumie na respa. Chociaż nie, no. Wiecie co? Nie wiem. Na razie jednak zależy mi na biomie kwiecistego lasu. O, bezużyteczny stół. To w sumie go nie biorę. To jest bezużyteczne. To jakby nikomu do niczego nie potrzebne. O! Więcej miedzi. Wiecie, ja tak mówię, że lepiej mieć miedź niż miedzi nie mieć. Więc sobie wykopię tą miedź, żeby ją mieć. Język polski jest ciekawy. Zauważyliście? Oh my god. Co tu jest? Powiedz, że tu jest nie, dobra, to są zalane jaskinie. Ja nie wiem, co oni mają z tymi zalanymi jaskiniami. Ja bym chciał jakieś lush cave'y czy coś. Może jakieś lush cave'y czy coś. O, żelazko, super. Czekajcie, gdzie są moje drzwi do kopania pod wodą? To jest taki lifehack, jak chcecie, to możecie z niego skorzystać. Ja ogólnie długo z tego korzystam. Coś mi się zdaje, że kiedyś drzwi się pod wodą niszczyły, ale nie jestem tego pewien, więc byście musieli mi napisać, czy rzeczywiście tak było, że kiedyś pod wodą drzwi się niszczyły. Mi się mocno zdaje, ale nie jestem pewien, czy rzeczywiście tak było, czy nie było. Biło czy nie biło, nieważne. W sumie nieważne. Nie kopnę sobie ten węgiel. Oh my god. Odcinek z kopania węgla, no satysfakcjonujące i w ogóle fascynujące. Tak chciałem powiedzieć, tak, że to jest fascynujące, a nie satysfakcjonujące. Czekajcie, ile mam tego żelaza? Mam 5 żelaza, czyli mógłbym sobie zrobić mieczyk już i nowy kill-off. I chyba tak zrobimy. I chyba zrobimy sobie nowy mieczyk i nowy kill-off. Żeby już było to tak w miarę ogarnięte, powiedzmy sobie szczerze. Dobra, wiecie co? Czy ja muszę coś przepalić? Jeszcze mogę sobie to przepalić, więc zrobimy tutaj mały postój, przepalimy sobie to. Tutaj zrobimy sobie oczywiście mieczor i oczywiście nowy chillofek. Tamten sobie wyrzucimy. Nie wiem, czy coś tu jest, czy coś tu nie ma. Patrzę, wiecie. Nigdy nie wiadomo. Tu jest lapis. O, lapis, dobra. Lapis może się przydać. Nie wiem jeszcze do czego, ale może się przydać. A nie, enchantingu, no brawo, mięta, jesteś dzisiaj po prostu w formie, widać. Dobra, niech to się jeszcze przepali. I co jeszcze możemy zrobić? Mamy kolejne, możemy sobie zrobić jeszcze toporek. I zróbmy sobie jeszcze toporek. I tutaj zróbmy sobie jakąś dziurkę. I wrzućmy sobie rzeczy, których już nie potrzebuję. Na pewno te trzy rzeczy i to. No co za uparciu? W sumie skóra na razie też mi nie jest potrzebna. Czy była potrzebna? W sumie jakbyśmy się znaleźli czasem w górach, to wiecie, można było zrobić sobie te buciki i byśmy nie zapadali się w zimnym śniegu, czy jak to się tam nazywa? Sypki śnieg, sorry, nie zimny śnieg, tylko sypki śnieg. Ale ja to szybko zjadłem. Dobra, to jeszcze niech się przepali nam szybko. Mega szybko, mega ładnie, mega fajnie, to już sobie możemy zebrać. Czekamy, aż się przepali. Tam jakiś syfek jest. Dobra, zabijemy kolejne krówki. Nie będę się tutaj bawił w jakiegoś koksa totalnego. Nie będę się po to wracał. Nie będę się po to wracał, bo mi się nie chce. Czy nam się przydadzą zwykłe sadzonki? No nie, no, zwykłe sadzonki też nam się przydadzą. Rzeczywiście jak łysemu grzebień, jak to się mówi. Czy tropikalna...
Dobra, niech będzie w tym ekwipunku, bo nigdy to nie wiadomo, jak mi się czasami zamarzy zrobienie domku z jakiegoś tropikalnego drzewka, czy tam z dżunglowego drzewka, no to co wtedy będzie? No nic nie będzie, bo bieda nic nie będzie miał. Normalnie rozumiecie, nie? Dobra, przepaliło się super ekstra nadzwyczajnie, skopmy sobie to i lecimy dalej. Leźmy sobie w ogóle, wiecie co, zbierzmy sobie to. Czy tutaj zostały moje drzwi? No jak nie, no. Brawo, Mentel. Znowu sobie postawiłeś tu drzwi, gdzie nie są potrzebne drzwi. Jak ty tak mogłeś, Menta? Jak ty tak mogłeś postawić drzwi? Okej, więcej. Co jest? No, płyń, rzesz! No, płyń! Ty chorobo, ty. Płynąć nie chciał. Widzieliście go? Płynąć mi nie chciał. Dobra, zostało. Dobra, mam trochę jedzenia, mam jakieś takie podstawowe rzeczy. Super, wiecie co? Wynurzam się stąd. Pewnie już jest noc. Nie, jeszcze nie ma nocy. No to w miarę. Tam jest chyba jeszcze miedź. Ja bym chciał żelazo. Ja bym to jeszcze nie pogardził tak trochę żelazem. Nie wiem, kusi mnie wykopanie tej miedzi. Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak zaczynacie nową grę, to wykopiecie dosłownie wszystko. Ja tak mam. Ja tak mam zawsze praktycznie. Ja wchodzę do jaskini, kopię wszystko, co jest. I nieważne, czy mi się w tym momencie to przyda, czy mi się to nie przyda, ale kopię, bo chcę mieć. Chcę mieć. Dobra, kolejny suchar mięty. Kończymy z sucharami. Ale tu się brzydko to wygenerowało, nie? Takie coś to jeszcze Mojang powinno popracować, bo to wygląda okropnie. Takie troszeczkę jakby ktoś to zbudował, nie? Czy tutaj coś jest? To jest tylko węgiel. To jest pszczółka, która biła się normalnie. Jest to pszczółka biła, rozumiecie? Tu będzie chyba jakaś duża... Oj, tak. Tu jest duża warstwa wodonośna. Ale ja nie chcę jej zwiedzać, bo nie mam na razie nawet żółwiego hełmiku. Też będzie trzeba sobie ogarnąć. Też możecie zapamiętać, bo ja nie zapamiętam. Musicie mi to przypomnieć w następnym odcinku. Czy ja zrobiłem kółeczko? Mam takie małe wrażenie, że ja zrobiłem kółeczko. Ale nie wiem, może to dobrze, że zrobiłem kółeczko. Chociaż nie wiem, czy to są koordynaty... Wracam się? Tak, wracam się. No ale trudno, dobra, w sumie... Czy ja coś wyrzuciłem? Nie, dobra, nieważne. Myślałem, że coś wyrzuciłem. Może rzeczywiście wybudować się gdzieś tu? Albo w takim lesie? Nie wiem, zależy mi na kwiatowym. Nie wiem, zależy mi w sumie na kwiatowym. Cześć, owieczki. Hello, owce. O, czekajcie, tutaj coś ciekawego być. Może nie musi. Zobaczmy sobie. Dobra, wracam się, bo to chyba był głupi pomysł. Tu jest zwykły w sumie. Jak tak patrzę, tam są jakieś kwiatki. Teoretycznie może to być rzeczywiście biom... Biom kwiatowy. Aczkolwiek chyba za mało jest na kwiatki. Ja tędy przechodziłem. Mam takie wrażenie, że zrobiłem kółko. Co nie jest naprawdę... Nie, teraz się kierujemy w jedną stronę. Już teraz się kierujemy w jedną stronę. Nie ma mięta, kierujesz się w jedną stronę. Musisz się w jedną stronę kierować. Pamiętaj, zawsze w jedną stronę. I dokładnie. I no. Nie wchodzimy do żadnych jaskiń. Jedną stronę. Idziemy prosto przed siebie. Co tam jest? Ach, to konie, dobrze. Bo ja się przestraszyłem, co to tam w ogóle było. Widzicie, tam jest znowu... Znowu zwykły teren. I może to być czasem kwiatowy. Widzę pszczółki. Ja mam takie coś, że ja lubię mieć pszczółki. Nie wiem czemu, ale lubię po prostu mieć farmę pszczół. Bo ja się ogólnie bardzo prosto farmi, więc wiecie, o co mi chodzi. Może rzeczywiście w zwykłym lesie, może nie kwiatowym. Chociaż nie, no kwiatowy tak kusi, to jest tak piękny biom w Minecrafcie. Tam jest tyle pszczółek.
Nie no, musi być kwiatowy biomek. Rozumiecie? Kapiszycie? Rozumiecie? No. Super. Super ekstra, nadzwyczajnie. Czekajcie, czy to jest teraz brzozowe? Może brzozowe lasy są tak nudne? Tak nudne. Czemu ja mam wszędzie tom, no? No, mam tom. Ty teraz się dopiero odwróciłem. No geniusz. Geniusz jestem. Teraz się wróciłem. Dobra, nieważne. Ja dzisiaj błądzę. Błądzę jak ten wielbłąd. O, tam coś było zielonego. Tam coś było ładne zielonego i w sumie może tak niedaleko od spawnu to rzeczywiście dobry pomysł. Ja mam tendencję do tego, że mnie może coś zabić. Coś mnie zezje. O, widziałem jak wilk coś zezjadał. Uuu, jakby człowiek tam wpadł, to by był klops. Cześć wilczki. O. And exactly that. Of course. And this is mi się podobać. Szukam dalej, szukam, powiem wam. Jeszcze nie zakończam odcinka, spokojnie, jeszcze chwilę potrwa. Czy tu coś jest ciekawego? Ja wiem, coś tam było. Wiecie co? Położymy sobie wyrka and się przyśpimy. Tak, to jest dobry pomysł, żeby się przespać. To jest bardzo, bardzo dobry pomysł. And I się przespać, I think... O, glow squidy, kompletnie bezużyteczne robactwo. Tu jest geoda. Tu jest geoda. No to na luzie już wiecie, co za chwilę mamy. Wiecie co? Ja sobie tu zrobię jakąś... O, mam skrzyneczkę, super. Dobra. W sumie nie wiem, po co ją postawiłem, ale... Dobra, może zamieszkamy tu na chwilę. Ale jak tu jest geoda, to kurde. To wam powiem, że kurczę, się ustawiliśmy. Się ustawiliśmy z geodą. Geoda to najlepsza sprawa. No proszę. To zaraz będzie... O! Super. Super, będziemy mieli zaraz tego. A, to się nie rozkopało. Czy tu jeszcze jest gdzieś całkiem zrobiony, czy nie? Chyba nie. Dobra. To się tym podsadzę, żeby tak w miarę było. Zobaczcie, że sobie zrobię tak. Mało mi to potrzebne do szczęścia, więc skopmy sobie to. No. Dobra. Wziąłem co chciałem. A, już wiem, po co to chciałem tutaj, bo to trzeba trochę poprzepalać rzeczy teraz, żeby sobie zrobić już lunetę. No to jakaś fajna zdobycz na sam początek. Lunetę zdobyliśmy w pierwszym odcinku. Tak dwie bym tylko przepalił, nie? Dwie są potrzebne. Dobra. Dwie i jeden ten ametyst. I mamy odłamek ametystu. No kurczę, no to się ustawiłem. Może gdzieś tutaj czasami jest kwiatowy biom? Zanosi się na to, że może tutaj być czasami kwiatowy. Bo to jest właśnie między zwykłym biomem. Okej. I mamy lunetę. I jestem szczęśliwy. Kurczę. No nie wiem, mam Optifine'a, ale to jest to ma vibe po prostu. To ma vibe po prostu i tyle. Wiecie co? I tyle. I dlatego tylko poważam lunetę, bo ją bardzo lubię za to, że ma po prostu spoczko vibe i wprowadza coś fajnego do Minecrafta. Czekajcie, czy mam jakąś kostkę? Nie mam, ale to mi nie jest potrzebne, bo już mam wyrko. To mi nie jest potrzebne, są jakieś wyłny. Jakieś kompletnie niepotrzebne mi wyłny są. Jeszcze nie idziemy, jeszcze nie, ale kurczę, czy tu jest wszędzie sawanna? Tu jest sawanna. Miałem nadzieję na biom kwiatowego lasu, że tu będzie. Ale jednak nie, tu jest sawanna. Wiecie co, przejdźmy sobie jeszcze tam sawannę. Bo jak to się mówi, a czemu by nie? A czemu by nie? Ja se przejdę sawannę. Samemu. Na luzie. Słyszałem kostka. Słyszałem Baśkę. Baśka nie jest fajna.
Baśka zawsze strzela do mnie z łuku. Baśki nie są fajne, powiem wam. Nie, nie. One zaraz strzelają z łuku do człowieka. Nie wiadomo czemu, nie wiadomo po co. Ale strzelają do ciebie. Myślałby, że są fajne. No nie są fajne, bo strzelają. No, rozumiecie. To, rozumiecie jak to jest, nie? Czy nie rozumiecie? Nie, no rozumiecie. Kurczę. Tu pewnie będzie jakiś wąwóz. No, nie taki wąwóz straszny jak myślałem. Nie byłby taki duży, jak te stare się generowały. Kurczę, no to... To by było fajne coś takiego znaleźć. Nie wiem, czy dalej się generują takie wąwozy, jak kiedyś. Wow. Wow, 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 jak to się mówi. Wow. Okidoki. Zjedzmy sobie coś. O, mam tutaj pieczonego wołowianka. Co to jest? No nie gadajcie, że się teraz... Co to jest? Wieża pillagerów. Iść tam czy nie iść? Wiecie co? Pójdziemy, ja sobie tu ustawię spawn point. Czy ja mam jeszcze jakieś żelazo? Nie mam. Coś jeszcze mogę się ubrać? Nie. Zostawmy sobie tu parę rzeczy. Nawet nie mam jednego żelaza, żeby sobie zrobić tą. No ty krowo jedna ci. Nie wolno krowo. Dobra, wiecie co? Jak ogarnę to, to może to ogarnę. To zrobię sprytnie. Okej, taki w miarę opuszczony widać. Nikogo nie widzę. Trzeba będzie rozkopać. Nie widzę ich tu. Okej, zaklęte butelki, marchewki. Ciemnodębowa, ciemnego dębu. Myślałem, że będzie coś więcej, powiem wam szczerze. Nie wiem, weźmy sobie toporek, bo toporkiem się najlepiej walczy. Gdzieś go słyszę. O, tu jesteś! Czekaj, jak ja cię zatłukę, to będę miał duszę. O ty kurde, kolejne lecą na mnie. O ty kurde! Wow. To może był głupi pomysł, żeby tak na pierwszy odcinek lecieć. Ale dobra, odprowadzę... O, i tak się skończył pierwszy odcinek. Dobrze, jestem z powrotem. Zebrałem się. Jakoś. W miarę. Na szczęście łóżko pomogło. Oh my god. Nigdy bym się tego nie spodziewał, że w pierwszym odcinku coś takiego mi się stanie. Ale no cóż. Trzeba to ogarnąć. Dobra, gdzie jest moje obozowisko? Nie ma tam ich. Nie ma tam ich, nie ma tam ich. I super, że ich tam nie ma. Podoba mi się, że się tu kopali. Dobra, wiecie co? Zbierzemy sobie to wszystko stąd. Pyk. Pyk. Czy mogę jeszcze wyrzucić? To mi się nie przyda. Łopata mi się nie przyda. Teraz by trzeba było się ubrać. To mi się przyda. To tak, to tu. Żarełku tu. Kurczę, zaczyna mi brakować miejsca. Dobra, wiecie co? Lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Pomijam ten outpost villagersów. Villagersów, bo ode mnie zaraz zjedzą. Ja nawet nie pamiętałem, powiem wam szczerze, że... O nie, kolejny. O nie, kolejny. Aż padnie. Nie no, jednego pokonam, no jak nie pokonam, no pokonam, no. No, jednego pokonałem, no. Jestem super. Jednego pokonałem. Ale tego, że spadłem w dziursko, to
Tego bym się nie... Wioska! I kolejny biom. Jeszcze chwilę odcinka będzie, jeszcze będzie. Ja nie wiem, kiedy wam to wrzucę, czy dzisiaj, jak to nagrywam, czy jutro. Zastanowię się, kurczę, powiem wam. Zastanowię się, czy jutro, czy dziś. Ale myślę, że mógłbym dzisiaj teoretycznie, jeżeli się wyrobi. Nie wiem, wiecie co? Tu jest ciepły ocean. W sumie ciepły ocean by mi rekompensował troszeczkę stratę biomu kwiatowego. Na pewno dziś jest na tym świecie. Jestem przekonany. Jestem wręcz pewien, że dziś na tym świecie jest taki biom. Ale... z drugiej strony... Pokażcie mi tutaj to, jak to tutaj się prezentuje, jak to tutaj wygląda. Au! Ja tego nie chciałem. Wow. No nie prezentuje się to jakoś genialnie, super. Au! Wiecie co, cofniemy się tam. Dobra, ludki, w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podoba taki survivalik. W następnym odcinku może coś zaczniemy sobie robić. Więc to, trzymajcie się i na razie.